Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko. Kolejny dzień. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat sesji narzeczeńskich. Jest wiele powodów, dla których warto robić sesje narzeczeńskie. Będą to powody typowo biznesowe, jak i również plusy z punktu widzenia pary młodej i plusy z Twojego punktu widzenia, z punktu widzenia fotografa. Każdy tak naprawdę jest beneficjentem. Każdy może coś wyciągnąć dla siebie z takich sesji narzeczeńskich i właśnie z tego powodu warto jest je robić. Zazwyczaj około 50% naszych par młodych chciało robić sesje narzeczeńskie. Teraz jest to zdecydowanie mniej. Wynika to z tego, że pary młode zmieniają sposób podejścia do samego dnia ślubu i wesela. Nasze pary młode, które jakby my ściągamy do siebie, które są w jakiś sposób podobne do nas, czy też które widzą, że chciałyby, ażebyśmy my ich fotografowali. My mamy tak naprawdę w swoim portfolio, na swojej stronie bardzo dużo sesji narzeczeńskich. Reklamujemy je i są one widoczne, czy to w Google, czy to na Instagramie, czy to na YouTubie. Jest tego naprawdę dużo, więc pary mogą jakby być tym, mogą to widzieć jako pierwsze. Aczkolwiek teraz już nie robimy ich aż tak dużo, no ale wracając do powodów. Powód pierwszy, możesz nim budować portfolio, tak? Nie wiesz, jak zbudować portfolio, tak jak mówiłem wcześniej w kilku filmach. Sesje narzeczeńskie są znakomitym elementem budowania portfolio, pokazania fotografii, jak fotografujesz ludzi, jak ich pozujesz, posiadania tych zdjęć, które widzą potencjalni Twoi klienci. To niekoniecznie muszą być ludzie, którzy są narzeczeni. To są dwie osoby przeciwnej płci, tej samej płci, zależy jakby w którą stronę idziesz, czy co chcesz pokazać na swojej stronie, jaki chcesz rodzaj fotografii, później jaki chcesz klientów, żeby do ciebie pukali. Także pokazywanie tych sesji narzeczeńskich, robienie ich, po pierwsze pozwoli ci cały czas ćwiczyć tą fotografię. Po drugie, pozwolić zobaczyć, jak wyglądają zdjęcia, jak robić zdjęcia o różnej porze, czy to rano w ciągu dnia, czy to wieczorem, czy to złota godzina, czy to zachód słońca, wschód słońca, pełne słońce, tak jak teraz mamy za oknem. Ale również właśnie będziesz zdobywał te dodatkowe zdjęcia, dodatkowe całe galerie zdjęć, które możesz pokazywać potencjalnym klientom, dzięki którym możesz się pozycjonować, czy to robić blogi, pozyskiwać różnego rodzaju publikacje. Kilka naszych sesji było opublikowanych w magazynach ślubnych, online, jak i również i takich papierowych. Możesz zdjęcia pokazywać te na targach, ale również możesz i te pary, które są parami narzeczeńskimi lub też parami, które fotografujesz, możesz im również zaproponować, żeby założyli suknie ślubne, ubrania ślubne, smokingi i zrobić im również sesję taką jakby poślubną i tym samym budować swoje portfolio. Kolejna sprawa jest to... Poznajesz bardziej swoich klientów. Wyobraź sobie, masz pakiet ślubny, oferujesz fotografowanie ślubu i wesela, oferujesz dodatkowe rzeczy, tak? Czyli na przykład bezpłatną sesję ślubną, czy sesję narzeczeńską wbudowaną w pakiet, czyli zawierającą się w pakiecie. I
Tu masz okazję do poznania tej pary. Powiedzmy, że nie spotkasz ich wcześniej, albo nawet ich spotkasz, ale tu masz okazję do postawienia ich przed twoim aparatem. Oni będą widzieć, jaki jest twój styl. Oni zobaczą siebie, w jaki sposób pozują, w jaki sposób, czy robią coś dziwnego. Ty im również możesz powiedzieć o tym. Nie bój się mówić, że słuchaj, masz taki tik, że ta ręka gdzieś idzie, albo słuchaj, tą rękę nie wkładaj tak mocno do kieszeni, włóż ją tylko, wyciągnij kciuka, czy też rób w ten sposób. Pamiętaj, jeżeli nosisz marynarkę, miej jeden guzik odpięty od dołu i tak dalej, i tak dalej. To są małe rzeczy, ale para będzie to doceniać. Zobaczy również, w jaki sposób pracujesz z aparatem, jak mocno będziesz ich pozował, jak mocno będziesz im pomagał przy zdjęciach, w jaki sposób podchodzisz do samej pracy z parą, czy się mocno stresujesz, czy jesteś bardziej wyluzowany. Moje podejście jest bardzo, bardzo luźne do sesji narzeczeńskiej. Ja z parą bardzo dużo rozmawiam, mówię im o sobie, pytam się o nich, gdzie mieszkają, co robią, w jaki sposób się poznali, proszę ich o różnego rodzaju ekspresje, mówię do nich, żeby powiedzieli coś do siebie dziwnego, głupiego. Generalnie pokazuję swoją osobowość poprzez moje zachowanie. Nie skrywam niczego. Biorę bardzo mało sprzętu na sesję narzeczeńską. Nie zarzucam się, że o sekundę zmienię obiektyw, sekundę zrobię to, zrobię tamto. Za chwilę przejdę do samego sprzętu, ale czyli pokazujesz im to, w jaki sposób pracujesz z samym aparatem. Kolejnym powodem będzie sama dosprzedaż. Możesz dosprzedać sesję narzeczeńską lub też sprzedać sesję narzeczeńską jako samą. Samoistnie. Sprzedać tą sesję, para chce mieć jakieś zdjęcia. Niekoniecznie sesja narzeczeńska musi być dla narzeczonych. To może być sesja miłosna, to może być sesja partnerska, to może być sesja, gdzie dwoje ludzi chce mieć po prostu zdjęcia profesjonalne. I sprzedaż ją jako samoistny produkt, może to prowadzić, wielokrotnie prowadzi do zabukowania ciebie jako ich fotografa ślubnego, jako ich fotografa rodzinnego, jako ich fotografa noworodkowego, jako ich fotografa firmowego. I wiele jeszcze innych rzeczy może się wydarzyć. Te rzeczy właśnie się wydarzają nam. Bukujemy czasem sesje narzeczeńskie, klienci przyjeżdżają z północy Anglii, gdzieś z zachodu Anglii, z innego kraju. Mieliśmy ludzi przyjeżdżających ze Stanów na sesje narzeczeńskie w Londynie, przyjeżdżali specjalnie do Londynu, przyjeżdżali po prostu na wycieczkę do Londynu i zapytali się, ej, jesteśmy tutaj na 5 dni, chcielibyśmy sobie zrobić zdjęcia. Wzięliśmy ślub właśnie, miałem taką parę, Michelle i David, i oni wzięli ślub tuż przed wejściem na samolot, czyli przyjechali z kaplicy, sami wzięli ślub, nikomu o tym nie powiedzieli. Świadków mieli przypadkowych, w sensie jednym świadkiem był urzędnik, a drugim świadkiem był ktoś, kto tam po prostu był w tym biurze. Podpisali im kwity, pojechali na samolot, na lotnisko. Przylecieli do Londynu, jeszcze gdzieś polecieli w Europie, ale przylecieli do Londynu, wszystko było zorganizowane wcześniej oczywiście. Ja ich spotkałem dzień później, zrobiliśmy sesję poranną, potem ich zostawiłem, fantastyczni ludzie, potem ich zostawiłem w ciągu dnia, oni się przebrali, gdzieś jechali na kolację wykwintną, ja ich spotkałem w centrum Londynu znowu, ale innej części, zrobiłem im przy teatrach fajne, na Trafalgar Square fajne zdjęcia, jak i również na samym środku Strand, czyli tam, gdzie jest Savoy, czy też całe wszystkie te teatry, Covent Garden, w każdym razie na środku ulicy. Bardzo fajnie to wyszło, bardzo mili ludzie, mega byli zadowoleni ze zdjęć, fantastycznie byli zadowoleni ze zdjęć, jak i również jesteśmy cały czas w kontakcie, teraz mają dziecko, mieszkają na Florydzie, super. I to się właśnie, te przyjaźnie się właśnie rodzą. Ja im wiele uwag zwróciłem, David nosił okulary, bardzo się bał tego, że będzie się odbijać światło, czy ściągnąć te okulary, czy nie, jak je założyć, czy może zmienić na inne. I ja w tym pomagałem im, doradzałem, słuchajcie, ustawię was, pokażę, pokazywałem tył aparatu, jak zdjęcia wyglądają, że jednak zdjęcia nie są złe,
W sensie, że wyglądają bardzo dobrze, byli mega zadowoleni, tak jak powiedziałem wcześniej. Także do sprzedaż tego powiedzieli, że słuchaj, bardzo chętnie byśmy zaprosili cię, w sensie zrobiłbyś nam zdjęcia tutaj na miejscu, no ale jest ta bariera, jest ocean. A więc do niczego na tą chwilę nie doszło. Być może znowu będą w Anglii, być może przylecą specjalnie, bo już wiedzą, co chcą, jakby wiedzą, do kogo uderzać. Także tak to wygląda. Polecają też ludzie, tak? Jestem w różnego rodzaju grupach, gdzie to rozwijam teraz wątek tych przyjaźni. Ludzie polecają nawzajem. Jestem w grupie takiej kanadyjskiej, daleko na końcu Kanady, gdzieś na wysokości San Francisco, tylko że na północ. Małe miejscowości, tam gdzieś jestem w jakiejś grupie, w jednej grupie i tam zostałem polecony przez fotografa ze wschodniej Europy, który też jest w tej grupie, a który ma znajomych w Londynie, którzy chcieli zfilmować ślub, króciutki ślub w Londynie. Wyszło, film wyszedł fantastycznie, uwielbiam ten film bardzo fajnie wyszło. Poznałem na tym ślubie fotografa, który później mnie gdzieś polecił i tak to wszystko wygląda. A więc sesja narzeczeńska jako osobny produkt, który może prowadzić do wielu innych rzeczy, który czasem prowadzi, często prowadzi. Pary nie wiedzą, kogo mają zatrudnić. Pary nie wiedzą, czy to zdjęcie jest dobre, czy to zdjęcie jest dobre. Pary chcą dobrych zdjęć, widzą, co może im się podobać, chcą dalej, ażebyś ich poprowadził, bo wysyłają zapytanie do ciebie, wysyłają zapytanie do eksperta. W ich oczach ty jesteś ekspertem od tego, jak ludzie mają wyglądać, jakie są dobre zdjęcia, jak ich ustawić i tak dalej, ponieważ widzą coś, co im się spodobało w twoim portfolio, na twoim Instagramie, na twoim Instastory, w tobie, że jesteś energetyczny, albo że mówisz, że wiesz, co robisz, że mówisz, że zrobiłeś 500 wesel, 100 wesel, jedno bądź cztery, powiedz im, że są pierwszymi klientami twoimi, tak? Jeżeli nie masz portfolio. No bo co im powiesz? No nie powiesz im, tak? Bądź szczery, powiedz im, że robisz im zdjęcia po to, żeby zrobić portfolio, ale chcesz dla nich fajnych zdjęć, robisz im bezpłatnie, znalazłeś fajną parę na Instagramie. A więc właśnie, to może być portfolio, tak zwany ten portfolio, budowanie portfolio. Ja robiłem konkursy na Instagramie i to były prawdziwe konkursy. Parę się zgłosiło się tak naprawdę bardzo dużo par. Zrobiłem 5 takich sesji bezpłatnych, totalnie bezpłatnych. I jedna para chciała nas na ślub na Węgrzech, druga para chciała nas na ślub w Rumunii. Bardzo fajnie. Jak wyglądał konkurs? Konkurs wyglądał w ten sposób, że zrobiłem, zapłaciłem za ten konkurs, w sensie zapłaciłem za reklamowanie tego konkursu do par, które są zaręczone. To były akurat prawdziwe zaręczone pary. W okolicach Londynu, chyba 5 mil dałem od Londynu, które się zaręczyły 3, 6 i 12 miesięcy. Tam zmieniły ten status oczywiście. I dałem konkurs, że wyślij, zgłoś się, wypełnij ankietę na stronie, bardzo krótka ankieta i będziemy losować. Losowaliśmy na żywo, na Instagramie. Oglądało to ponad 200 osób. Bardzo fajnie wyszło. A było 5 nagród było, to były prawdziwe nagrody, później pokazywałem tym ludziom, wiele osób oglądało z powrotem to samo, wiele osób, którzy oglądali ten live z losowania, Vera losowała, bardzo fajnie to wyszło w ogrodzie u nas. W każdym razie oni mieli sesję. Sesja u nas zaręczynowa, czy to ta bezpłatna, o której mówię, czy to każda inna, trwa około godziny. Ja mówię, że trwa między, jeżeli jest to produkt osobny, jest to 1,5 godziny do 2 godzin, jeśli jest to produkt, był to produkt, już teraz tego nie ma, ale był to produkt, bezpłatna sesja zaręczynowa w pakiecie ślubnym, jest to godzina. Dlaczego? To wystarczy. Często wystarczy 45 minut, a czasem sesje te przedłużają się do 4, do 5 godzin. Dlaczego? Jeżeli jest takie połączenie z ludźmi, jeżeli dobrze się z nimi bawimy, jeżeli coś przeszkodziło, deszcz na przykład, albo nagle zaszły chmury, albo nie wiem, ktoś się źle poczuł, ale to się nie zdarza, ale wyobraź sobie, że może to się wydarzyć i to przedłuż tę sesję. Tak? Jeżeli możesz oczywiście, tak? Ja nie mam z tym problemu, albo widzimy, że fajnie, zdjęcia się kleją, nagle fajne światło się robi.
nie mam problemu z tym, żeby to przedłużać, robić to dłużej. Ja się dobrze bawię, oni się dobrze bawią, będę ich fotografem ślubnym, jest super. Albo byliśmy w takim miejscu, to było właśnie w ten sam sposób, czyli robiliśmy im ślub i wesele i jeszcze robiliśmy im fotobudkę. I byliśmy w takim resorcie, gdzie było też pole golfowe obok, ale w tym resorcie, w tym takim obiekcie, gdzie był duży park, mieli wózki golfowe i zabukowaliśmy tam sesję, zapłaciliśmy za pozwolenie. Nie było drogie, no ale czasem trzeba tak zrobić. Para za to zapłaciła, wiedzieli o tym, byli zadowoleni z tego powodu i dali nam do dyspozycji taki wózek w tej cenie golfowy i jeździliśmy tym wózkiem. Kupa śmiechu jeździliśmy we czworo tym wózkiem i w pewnym momencie nagle lunął deszcz niespodziewanie. No i się okazało, że musieliśmy przestać, tylko na trochę, na chwilę, nie wiem, 5 minut, 7 minut. I później jedziemy tym wózkiem znowu i nagle się, wiecie, jak wózek elektryczny, więc szybko przyspiesza, szybko zwalnia. Więc nagle przyspieszyłem, para siedziała z tyłu, ja z Karoliną z przodu i nagle tuż przed parą ściana wody z dachu. Kupa śmiechu. Ja szybko wyskoczyłem, żeby im zrobić kilka zdjęć, bo śmiali się. To były naturalne reakcje. Przestraszyli się, ale no wody. Lunęło to tuż przed nimi. Tak? Bo daszek się kończył. Jak hamowałem, to ta woda lunęła tuż przed nami, bo w drugą stronę grawitacja. Ta siła odśrodkowa, jakby kto powiedział. I kupa śmiechu. Bardzo fajnie wyszły zdjęcia również po tym deszczu. Trawa była mokra, ziemia była mokra, światło było bardzo fajne. Także wszystko fajnie się potrafi rozgrywać. Co do samej sesji. Tak jak powiedziałem, ja biorę bardzo mało sprzętu, ażeby zrobić to bardzo w sposób bardzo, bardzo wyluzowany. Biorę bardzo często dwa aparaty. No zawsze biorę dwa, ale biorę jeden aparat z 24-70, na przykład drugi z 50. Nie mam przy sobie tych dwóch aparatów, mam tylko jeden. 24-70 mi totalnie wystarcza na sesję zaręczynową. Drugi aparat jest jako po prostu wsparcie, tak? Nie mogę wypaść, że nagle zepsuł mi się ten i nie mam czym zastąpić, tak? No bez sensu. Jeden aparat przy sobie, biorę ze sobą dwa aparaty, dwie baterie, dwie karty. Lampę na wszelki wypadek, ale jeżeli wiem, że po prostu gdzieś coś może być, jeżeli wiem, że nie użyję jej, to jej nie biorę. Żadnych statywów nie biorę. Biorę jakąś kamerkę dodatkową bardzo często, żeby coś nagrać, czy to GoPro, czy to uchwyt do telefonu, ale jak najlżej. Jeśli chodzi o samą torbę, już pokazuję. A więc to byłby mój typowy setup na sesję zaręczynową. Aparat 24-70. To wszystko na pasku Peak Design. Po prostu, żeby było lekko, a biorę torbę, to jest Peak Design Sling. To jest akurat 5 litrów. Wszystko wchodzi elegancko, mieści się po prostu jeden aparat. To tylko na wypadek, ja cały czas aparat noszę w ręku tak naprawdę, to tylko na wypadek, gdyby nagle spadł deszcz, czy gdybym coś musiał pomóc, gdzieś przenieść, czy też schować, bo już zakończam tą sesję. Jest to mała torebka z kilkoma kieszeniami i tak naprawdę to tyle. Jeśli chodzi o ubiór, radzę parze zawsze nigdy nie przynosić toreb. Nie przynoście toreb, nie przeprowadzajcie nikogo ze sobą, chyba że przeprowadzacie ze sobą psa i chcemy zrobić troszkę zdjęć z psem, a później chcemy, żeby ten pies został zabrany. A tak? Nie przeprowadzajcie nikogo ze sobą. Ja nie lubię, jak przychodzi ktoś jeszcze, jacyś gapiowie, którzy będą komentować coś, którzy będą ich jakby stresować. Dla mnie nie ma problemu, w sensie mnie nie będą stresować, ale ich mogą stresować, patrzeć, robić, poprawiać włosy. Nie. Nie, to mają być oni, czy to para. To ma być ich sesja. Kolejną rzeczą jest nie przynoście żadnych toreb. Jeżeli chcecie, możecie przywieźć ubranie do przebrania, ale to trzymajcie w samochodzie, nie jakieś torby, plecaki, nie przynoście tego. Nie będziemy robić tak, że idziemy, odkładamy coś, tu porobimy zdjęcia i zbierzemy to, idziemy dalej. Nie. Zdjęcia robię cały czas, gdziekolwiek coś widzę i
chcę po prostu robić to w taki sposób, jaki robię, czyli nie zwalniać tylko z powodu tego, że chcemy odłożyć torbę albo co się wydarzy z moimi torbami gdzieś tam. Nie, dlatego ja mam też torbę na sobie, nie jakiś tam torbę na kółkach, gdzie odkładam ją, poróbmy zdjęcia i prowadzę ją z powrotem. Nie. Kolejną rzeczą jest, jeżeli chcecie, możecie mieć na przykład ubranie, możecie mieć na sobie jakieś płaszcze czy coś takiego. Staram się, żeby ludzie nie mieli na sobie rzeczy sportowych, takich typu z napisami dużymi, z wielkimi wzorami, czy też z jakąś marką. To może im się później nie podobać, te zdjęcia mogą im się później nie podobać i no i będą bez sensu, bo te zdjęcia mają być na później, na lata. Więc staram się, żeby go nie mieli. Jeżeli będą mieli jakieś płaszcze może pod spodem, żeby też pomyśleli o tym, co mają ubrane i może to ściągną później do jakiegoś zdjęcia, czy po prostu rozepną. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli jest możliwość, to żeby, jeżeli są dziewczyny, tak, dwie dziewczyny, czy dziewczyna chłopak, żeby dziewczyna zrobiła sobie może makijaż, może troszeczkę inny niż robi to zawsze. Często dziewczyny pytają, czy zainwestować w makijaż profesjonalny, może rano podjechać do makijażystki. Warte jest zrobienia tego, znowu, to będą zdjęcia gdzieś, którymi będziecie się chwalić, zdjęcia profesjonalne. Ja zawsze dostarczam sesje narzeczeńskie, w zasadzie wszystkie zdjęcia jako wysokiej jakości, bez żadnych znaków wodnych, bez żadnych zabezpieczeń. Ze zdjęciami mogą sobie ludzie zrobić co chcą i mogą sobie je drukować. Mogą sobie drukować je bezpośrednio z galerii. Do tego dojdziemy w wideo za tydzień gdzieś, ale w każdym razie mogą sobie robić różne rzeczy, które chcą. To są ich zdjęcia. Tak, według prawa. Prawa własności są przy mnie, ale ja w umowie im zawsze mówię o tym, że ze zdjęciami mogą robić sobie co chcą. Możecie użyć również, jeżeli chcecie, takich namiotów. Są takie namioty pop-up, gdzie para może się przebrać. Jest to fajne rozwiązanie, widziałem coś takiego. Weźcie sobie, wpiszcie gdzieś tam w wyszukiwarkę namiot pop-up, czy tam pop-up tent. Changing area, czy coś takiego. Będą to wysokie, na 2 metry, można to trzymać w ręku. Przepraszam, można to schować do plecaka. To jest takie składane, zwijane, a fajnie się sprawdza gdzieś właśnie na jakiejś lokalizacji. Widziałem często, jak robili jakieś fashion i dziewczyny się przebierały w czymś takim. No, fajna sprawa, ale ja tego nie używam. Może bym użył, jakbym znowu robił tego więcej, czy bym miał więcej takich zapytań, ktoś by chciał się przebierać i tak dalej. Tak naprawdę to tyle. Sesje narzeczeńskie, tak jak mówiłem, jest ich dużo mniej, ale są fajną sprawą, jeśli chodzi o ćwiczenie twojej fotografii, robienie różnych rzeczy z parami. Można naprawdę puścić wodze fantazji. Można zrobić dla pary później taki, jeżeli na przykład wiemy, o, my bierzemy ślub, chcemy pokazać gościom, można im zaproponować, żeby zrobić slideshow. Bardzo często mam taki slideshow ze sobą na ślubie. Później, jeżeli fotografuję ślub na pendrive'ie, może DJ puści na jakimś ekranie. Może miejsce, w którym będzie ten ślub czy wesele, będzie miało jakiś display, jakiś projektor, coś takiego, będą chcieli puścić. Jest to znakomita forma reklamy dla ciebie. Znowu reklamy bezreklamowej, tak? Bez nienachalnej. Ludzie będą pytać, kto zrobił te zdjęcia. Oczywiście czasem powiedzą to na przemowach, że dziękujemy Zibi za te fantastyczne zdjęcia, które właśnie tutaj przeskakują. Nie oczekuję tego, nigdy niczego nie oczekuję, ale czasem tak jest. Teraz pokażę kilka ujęć i filmików z samej sesji zaręczynowej, jak to wygląda. Jeśli mowa o czasie, staram się, żeby te sesje zaręczynowe albo były z rana, albo z wieczora. Raczej w tygodniu, właśnie, żeby uniknąć tego weekendowego czasu, gdzie są śluby, wesela, częściej. I żeby uniknąć takiego tłoku na ulicach typowo turystycznego. Często zabieram pary nad rzekę, jeśli chodzi o Londyn. Chodzimy w różne miejsca. Są miejsca, gdzie nie można robić zdjęć, w sensie jest teren prywatny. W Londynie przy rzece.
Są miejsca, gdzie trzeba zapłacić, no ale to już jakby bardziej specyfika miejsca. Nie musicie robić w takich miejscach. Możecie robić w miejscach, które wam odpowiadają i które są, może coś znaczą dla pary. Ale bardzo często pary mówią: zaproponuję jakieś miejsce, planujemy, robimy, nie ma problemu. No i tutaj jedna z sesji w Szczecinie, tak naprawdę. Widzicie nas jadących na sesję. Nie często zajeżdżamy w ten właśnie sposób, ale tak jak mówiłem na samym początku, zawsze pokazujemy swoją osobowość, a to jestem ja. Na tym króciutkim wideo zobaczycie troszeczkę inną rzecz niż mówiłem. Mówiłem, że biorę małą torbę. Tutaj byliśmy na wyjeździe, więc miałem troszeczkę więcej przy sobie, a nie byliśmy nigdzie tej torby zostawić, więc miałem przy sobie nawet i statyw, ale wiedziałem, że będę robił zdjęcia nocne, możliwe, że z dłuższym czasem naświetlania. Więc miałem ze sobą trzy aparaty na dwie osoby i ja fotografowałem dwoma aparatami. Karolina kręciła raczej z tyłu, czasem coś dostrzeliła, ale wtedy brała ode mnie aparat, bo po prostu miała jakiś pomysł gdzieś coś dalej. Więc miałem na sobie szelki i fotografowałem dwoma aparatami. Po prostu z tego względu, że chciałem jakby bardziej uchwycić portrety również, coś, co miałem 24-70. Miałem 24-70 i 50. Pan jest jakaś na czerwono ubrana? Para była zaskoczona bardzo, że przyjechaliśmy skuterem. Nie spodziewali się tego. Wiedzieliśmy, jak będą ubrani, więc na plus. Jak widzicie, było trochę jaj. I znowu tak jak zawsze, bez jaj nie ma sesji, robimy różne rzeczy, staramy się jakby, ażeby para się dobrze bawiła, inaczej, para zawsze dobrze się bawi. Dlaczego? No bo znowu wprowadzamy właśnie taką atmosferę, pokazujemy, że to jesteśmy my, że to jesteśmy, jacy jesteśmy, są zaskoczeni bardzo czasem pomysłami, nigdy do niczego nie zmuszamy, aczkolwiek nie zdarzyło się jeszcze, żeby jakakolwiek para powiedziała: słuchajcie, głupi pomysł, nie robimy tego. Każdy jest zdziwiony albo... Ej, mam skakać? No tak. Umiesz skakać? No to pokaż. Czasem robimy coś zwykłego, zwyczajne portrety, ale raczej jeżeli para próbuje, inaczej, raczej jeżeli para jest skłonna zrobić właśnie coś niezwykłego, coś, co będą pamiętać, to po prostu to robimy. Tutaj akurat w Szczecinie to była jakby nowa rzecz, nowa dla mnie. Ja pochodzę ze Szczecina, ale to była nowa dla mnie rzecz. Miejsce, gdzie ludzie się spotykają na bulwarach, miejsce, gdzie ludzie jakby zaczynają kojarzyć ten Szczecin lub też chcą być utożsamiani z tym miejscem lub też z jakby nowym miejscem, nowym symbolem. Więc tak jak widzicie, wcześniej był wieczór, jeszcze dzień wieczór. Poszliśmy na szybkiego drinka i zostaliśmy do nocy, do wieczora, aż się ściemniło. Tak jak mówiłem wcześniej, przeciągamy tę sesję. Nie uciekamy od tego, jeżeli faktycznie widzimy potencjał. A tu było dużo świateł, więc dlaczego jakby nie ciągnąć tego dalej? Nie zrobić czegoś, co byłoby faktycznie znowu pokazałoby charakter tego miejsca. I to jest właśnie ta para ze Stanów, o której mówiłem wcześniej, David i Michelle. Tak jak widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, znowu David nosi okulary. Nie przeszkadzało mi to w ogóle. W pewnym momencie jemu też przestało przeszkadzać, jak pokazałem mu, jak wygląda. Oni byli zachwyceni zdjęciami, zachwyceni pomysłami. Tu jest wschód słońca. Ja wiem, że nie do końca widać ten wschód słońca, ponieważ oni się spóźnili, ale cały czas widzicie złote słońce. Słońce jest nisko, jest jeszcze nad mostem London Bridge. Wolałbym, żeby było pod mostem, byłoby niżej,
Aczkolwiek cały czas było bardzo wcześnie rano, oni byli bardzo zadowoleni. Ja wiedziałem, że słońce mogłoby być niżej, mogłoby być troszeczkę bardziej złotawe, złote. Tak naprawdę umówiliśmy się jeszcze przed wschodem słońca. No ale wyszło jak wyszło. Para przyjechała spóźniona, mówili, że przepraszamy. Nie mówiłem im, że spóźniliście się, no to w takim razie będą gorsze zdjęcia. Nie, mówiłem im super ekstra, fajnie, że jesteście. I robimy, tak? Idziemy sobie od... umówiłem się tak naprawdę z nimi na tym moście, na którym jesteśmy i staram się wykorzystać pod mostem. Pod mostem nawet się umówiłem z nimi i staram się wykorzystać jak najwięcej się da, dużo już ludzi, bo problemem też było to, że na tych mostach w momencie wschodu słońca, biorąc pod uwagę tutaj czas w roku, nie było jeszcze ludzi, ale już po wschodzie były tłumy, tak, idących z London, ze stacji London Bridge, więc troszeczkę zmieniłem plan, poszliśmy w inne miejsce i robiłem im więcej takich tradycyjnych też zdjęć, ponieważ to była taka para, oni chcieli takie tradycyjne, oni chcieli takie bardziej romantyczne, w odróżnieniu od tamtej poprzedniej pary, gdzie powiedzieli, chcemy się dobrze bawić, tak, ja powiedziałem, będziemy się dobrze bawić, oni powiedzieli, jasne, super ekstra, tak. O, ci chcieli bardziej romantyczne, wiedzieli jakby co chcą, w sensie są spokojni i chcieli też, żeby pokazać jakiś troszeczkę Londynu, ale bardziej od strony nie takiej turystycznej, ale właśnie od strony, czyli nie zdjęcia stoją, patrzą się na mnie i z tyłu Londona i z tyłu katedra, która właśnie jest, czy też coś innego, ale właśnie zdjęcia bardziej pokazujące to, co ja widzę, Londyn, jak ja widzę, gdzie ich poprowadzę i co sobie będą jakby przypominać o tym Londynie. Na koniec przyszli, tak jak mówiłem wcześniej, już lepiej ubrani, inaczej lepiej. Wcale nie lepiej, ale inaczej. I byliśmy na Trafalgar Square i zobaczcie, jest jasno jeszcze, idziemy w stronę teatru, w stronę Covent Garden i jest już ciemno, jesteśmy na środku ulicy i zdjęcia z rozmytymi światłami. Z tych zdjęć też byli zachwyceni, ponieważ to im przypomina również Londyn. Lubię musicale, chodzą mi na musicale, wiedzą gdzie to jest i to wszystko im przypomina Londyn i wycieczkę i dzień ślubu, który był tuż wcześniej, tuż przed ich wycieczką do Londynu. To wszystko z sesji narzeczeńskich. Do zobaczenia jutro, do usłyszenia jutro w kolejnym filmie, gdzie będę więcej mówił też o pozowaniu, znaczy nie jutro, ale będę mówił też o pozowaniu w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, jeżeli wam się podoba, dajcie łapkę w górę, wtedy będę tak naprawdę wiedział, czy wam się podoba.